Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z matematyki chciałam Wam pokazać coś takiego jak ciąg arytmetyczny, a dokładniej sposób na ustalenie któregoś tam, czyli tak zwanego n-tego wyrazu w tym ciągu. Jeżeli mamy zadanie takie jak tu, wyrazami ciągu arytmetycznego są kolejne liczby naturalne, które przy dzieleniu przez 5 dają reszty 2. Ponadto wiemy, że trzeci wyraz wynosi 12, mamy obliczyć wyraz 15. Można to zadanie policzyć na piechotę, bo w tym momencie między trzecim a 15 wyrazem trzeba aż dodawać pewną liczbę 12 razy, a pytanie jaką liczbę? No właśnie w ciągu arytmetycznym różnica między kolejnymi wyrazami to zawsze jest ta sama stała wartość zwana różnicą. Jeżeli w tym zadaniu domyślamy się, że różnica ciągu to jest 5, no bo jakie liczby dzielone przez 5 dają resztę 2? Na przykład 2, 7, 12, 17, bo po podzieleniu zawsze reszty zostaje 2. A więc ta różnica między kolejnymi wyrazami to musi być dosłownie piątka, ten wynik tego dzielenia przez 5, czyli ta nasza piątka. Jeżeli my w tym momencie wiemy, że wynikiem tej różnicy między kolejnymi liczbami jest 5, czyli R jest 5 jako różnica ciągu arytmetycznego, a wiemy, że wyraz trzeci jest równy 12, to wyraz 15 powstaje przez dodanie do wyrazu trzeciego aż 12 piątek, czyli 12 razy bym musiała tak przeskakiwać, żeby otrzymać wyraz 15. A więc A3, czyli trzeci wyraz, to jest jakby do niego dodajemy 12 piątek, czyli 12 razy 5 plus A3 daje nam A15. A więc po podstawieniu otrzymujemy, że wyraz 15 równa się 72. Jeżeli macie problem ze swoimi zadaniami, możecie zawsze odezwać się do mnie drogą mailową wraz z załącznikami. A tam, gdy będę miała tylko możliwość, odpiszę do Was i ocenię, czy jestem w stanie Wam pomóc. Co do YouTube'a, polecam Wam zapoznanie się z wszystkimi moimi filmami, nie tylko z matematyki, a z innych przymiotów ilościowych, z których te filmy nagrywam. Zapraszam również do subskrybowania, lajkowania, zapisywania do playlist i udostępniania wszystkich przygotowanych przeze mnie filmów.